witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie. Na rozpakowanie głośnika Bluetooth, ale nie takiego, powiedzmy, prostego do obsługi Bluetooth, ale czegoś naprawdę z najwyższej półki. To jest produkt Bayan Audio, firmy, która w zasadzie na polskim rynku stawia pierwsze kroki, a jest to ich flagowy model Soundbook. Zobaczmy, jak wygląda samo opakowanie, no i co jest w środku i dlaczego ten głośnik jest tak naprawdę wyjątkowy. Słuchajcie, winny jestem Wam przede wszystkim małe wyjaśnienie, bo tak naprawdę dla mnie to będzie nie unboxing, a re-unboxing, bo powiem szczerze, że jak trafia do mnie tak produkt ciekawy, jak właśnie Bayan Audio Soundbook, to no nie jestem w stanie się oprzeć, żeby tego zaraz nie rozpakować. Zobaczmy, co jest na samym opakowaniu. No, mam oczywiście informacje o producencie, tak, Bayan Audio i taka literka, powiedzmy B, tak, umownie, bo bardziej mi to ósemkę przypomina niż B, no i nazwę produktu Soundbook. Tutaj również widzimy zdjęcie samego Soundbooka, jak wygląda i Open to Play. Ja się zastanawiałem w zasadzie, o co chodzi z tym Open to Play, czy chodzi o to, że wystarczy otworzyć tak opakowanie, które swoją drogą jest wykonane bardzo solidnie i głośnik będzie grał, czy o co chodzi, ale zaraz Wam pokażę. Z boku mamy te informacje o wersji kolorystycznej białej, że zaprojektowane w UK, oczywiście Made in China, ale to nie ma co się dziwić. Wspominam o wersji kolorystycznej, ponieważ Soundbook jest dostępny w dwóch wersjach, właśnie White, która dotarła do testów, oraz w drugiej, takiej czarno-pomarańczowej, a ta jest taka biało-niebieska. Tu mamy podstawowe informacje o samym głośniku i tutaj przede wszystkim kilka tych ciekawszych. Do 10 godzin bezprzewodowo, moi drodzy, to jest standard i tutaj w zasadzie nie ma czym się chwalić, podniecać, tak? Bluetooth 4.0 to jak najbardziej na plus, ponieważ wciąż można spotkać nowe głośniki jeszcze z starszym standardem. Aluminiowa obudowa, brawo, mega plus, hands-free. A tutaj mamy inne takie dodatkowe rzeczy, w zasadzie, które charakteryzują wszystkie głośniki Bluetooth, czyli że możemy używać go również jako zestawu głośno-mówiącego. No, zdecydowana większość to obsługuje. To jest duży plus, moi drodzy. Radio FM wbudowane. To jest naprawdę duży plus i powiem Wam szczerze, że w sumie myślałem, kurczę, kolejna informacja o głośniku Bluetooth, tego pełno już jest, tak? Kolejny głośnik. Co tu brać, tak? Ale jak zobaczyłem, że on ma wbudowane radio, to pomyślałem, kurde, ciekawe. Przetestujemy. I kolejna rzecz, którą w zasadzie rzadko spotykamy w głośnikach, czyli NFC. W głośnikach oczywiście Bluetooth. Poniżej mamy kilka dodatkowych informacji, między innymi w języku angielskim, rosyjskim, tak? Po angielsku też tu jest. Nie, tu akurat nie ma, ale gdzieś pewnie z boku jest po angielsku. Nie ma informacji w języku polskim, ale być może dlatego, że to po prostu sample testowy. I tutaj dodatkowe informacje, o czym już wspominałem, czyli Bluetooth, NFC. Samo opakowanie jest wykonane z takiego bardzo twardego kartonu, tak? I tutaj, jak widzicie, mamy zaczep magnetyczny i taki dosyć duży, solidny uchwyt plastikowy. Ja wiem, że nie ocenia się produktu na podstawie oczywiście jego opakowania, tak? To jest jasne. No natomiast to też świadczy o tym, czego można się spodziewać. Na tej części, powiedzmy, frontowej, w takiej kieszonce mamy tutaj Bayan Audio Soundbook, tak? Czyli User Manual. I tutaj już mam informację w języku angielskim. Zobaczmy, czy język polski też tutaj jest. English, French, Dutch, Espanią, włoski, Holandę, rosyjski, nie, polskiego pewnie nie będzie, dokładnie polskiego nie ma, ale jest po angielsku, więc myślę, że każdy sobie poradzi. I zawartość opakowania, tak prezentuje się całe opakowanie. Zwróćcie też uwagę na nawet oznaczenie, że tutaj mamy akcesoria i co to są za akcesoria, moi drodzy. To jest przewód USB, micro USB, prawdopodobnie do ładowania, również z logo producenta, Bayan Audio. Natomiast mamy informację, że jest tutaj ładowarka, zaraz do niej sobie dojdziemy, więc ten przewód sobie odłóżmy na bok. Kolejny przewód, to jest przewód liniowy, tak, dwa razy mini jack. Jak widzicie, całość biała, jeszcze dodatkowo tutaj zapięta takimi o rzepami. To sobie odkładamy na bok. To wyciągamy. Co tutaj mamy dalej, słuchajcie? Faktycznie tutaj mamy końcówki do ładowarki, słuchajcie. Europejska, brytyjska i amerykańska. Widzicie? Także tutaj możecie sobie bez problemu zabrać to, no, nawet gdzieś tam na wycieczkę i po prostu z tego korzystać, a podłączenie jest pod USB,
czyli po prostu ten przewód również będzie nam służył nie tylko do ładowania z komputera, ale również właśnie z tej ładowarki sieciowej. Ok, to na bok i bierzemy się za głośnik. Sam głośnik, poza tym, że dotarł zabezpieczony no, takim solidnym opakowaniem, to jest jeszcze dodatkowo chroniony taką niewielką folijką, to trudno nazwać, a powiedzmy. Tak prezentuje się nasz głośnik. To, o czym również możecie przeczytać na stronie producenta, to, że oczywiście to tu jest w standardzie. Tutaj mamy dwie takie śrubki, więc prawdopodobnie to są na, tak dokładnie, to są zwykłe śrubki na imbusa, więc prawdopodobnie będzie można to również zdjąć, chociaż tutaj nic nie odchodzi, więc jestem ciekawy. Wejścia. Jesteśmy z tyłu, zobaczmy od wejść. To, co też jest dużym plusem, to, że poza wejściem liniowym, tak, mamy również wyjście, czyli mamy możliwość podpięcia na przykład słuchawek bezpośrednio do tego głośnika. No i oczywiście wejście USB, tak jak mówiłem, on będzie nam służyło do ładowania samego głośnika. Budowa aluminiowa i tutaj taki w kolorze, powiedzmy, typowego aluminium, tak. To jest ta wersja kolorystyczna, ciemniejsza. I na panelu mamy zestaw przycisków, które będą nam służyły tutaj do zarządzania tym głośnikiem. Tak? Włącznik, na pewno tutaj będzie ściszenie, to pewnie będą jakieś głośniki funkcyjne. Jeszcze nie czytałem, jeszcze nie korzystałem za dużo z tego głośnika, w zasadzie wcale, poza tym, że go uruchomiłem. Więc jeszcze dokładnie nie wiem, od czego są. Zajrzymy do instrukcji, będziemy wiedzieli. A tutaj z kolei mamy diody informujące nas o poziomie głośności. Tyle już zdążyłem się dowiedzieć. Cały głośnik jest zabezpieczony tutaj tym etui, jeszcze z logo producenta, tak, Ben Audio. I teraz tak, o co chodzi z tym Open to Play, moi drodzy, NFC, zobaczcie, cyk, otwieramy, a głośnik nam się włącza. Włącza głośnik nam się automatycznie i mamy w zasadzie urządzenie gotowe do pracy. Tak on stał, za bardzo nie będzie chciał, tak, widzicie, jak ja tutaj puszczę, to on się będzie przewracał. I po prostu tą podkładkę, która służy nam również właśnie do łączności NFC, odwracamy sobie z tyłu w ten sposób i głośnik nam stoi. Także jest zabezpieczony przed transportem, przed takim użytkowaniem, a dodatkowo spełnia to rolę podstawki. Teraz sobie możecie to w kuchni, w pokoju podstawić, gdziekolwiek. A powiem Wam szczerze, że głośnik wygląda no naprawdę niesamowicie. Czuć przede wszystkim, że to jest konstrukcja solidna, więc ja się biorę zaraz za testy. No bo urządzenie naprawdę bardzo ciekawe i powiem Wam, że on jest świetny. Jest naprawdę, jak chodzi o wykonanie, to jest drugi pod względem jakości głośnik właśnie Bluetooth, jaki miałem okazję widzieć, jaki miałem okazję testować. Wcześniejszym był tutaj produkt dokładnie, który testował w zasadzie Marcin, nie ja, ale też miałem okazję się nim pobawić, tak? Bose, taki niewielki głośniczek, też również Bluetooth, też z aluminiową obudową i zrobił na mnie tak samo dobre wrażenie jak właśnie to cudo. Niestety wspomnę tutaj już o cenie, bo ta, no niestety, ale jak za produkt tej klasy niska nie jest. Ceny tego głośnika właśnie Soundbook od Bayan Audio zaczynają się od około 800 zł. To nawet 1300-1400 zł, w zależności od wersji, ponieważ są wersje takie, powiedzmy, podstawowe, ale też jest wersja 3X. Jakie są dokładnie różnice między tymi wersjami, doczytam, dowiem się, doinformuję i o tym sobie porozmawiam już przy okazji recenzji tego głośnika. W tym rozpakowaniu to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.